widzicie sami, że borykamy się z trudną sytuacją finansową, a zwłaszcza też finansową w oświacie. Ten punkt dzisiejszy, powiem szczerze, był już rozmawiany rok temu. Tylko nie doszło do skutku, bo to była zmiana władzy, tego i to nie doszło tego, bo to trzeba podjąć uchwałę do końca lutego. Wiecie o tym, że szkoła w Dzierzmi, szkoła podstawowa, umiera śmiercią naturalną, jak to się mówi. Ze względu na to, że jak widać, nie ma tych dzieci. Ale takich szkół jeszcze mamy dwie tak naprawdę w gminie Stawiski, gdzie zderzymy się z tym problemem. Pan burmistrz wie, że rozmawialiśmy zawsze na temat zamknięcia szkoły w Dzierzmi i nie było żadnego sprzeciwu, bo nawet i co do mojej osoby. Bo naprawdę nie stać utrzymywać szkoły, gdzie jest 8 dzieci. Tylko boję się, panie burmistrzu, że to będzie wciąż za mało. To jest najgorsza dzisiaj decyzja, że nadal będziemy mieć braki w oświacie. Gdzie nawet punkt następny, jaki są zmiany w budżecie, co dzisiaj będziemy też dyskutować, to jest następna szkoła, która jest przodującą szkołą, chodzi o dzieci, o ilość dzieci i wiodącą szkołą, jaką jest w Stawiskach, że kosztem małych szkół to koszty ponoszą dzieci z tej głównej szkoły, jakim jest szkoła podstawowa w Stawiskach. Bo co do wyposażenia, to nawet w Dzierzmi na dzień dzisiejszy, jaka jest ta szkółka, to jest, to jestem mocno przekonany, że jest bardziej wyposażona, mówię o średniej, do ucznia, niż szkoła podstawowa w Stawiskach. W szkole podstawowej w Stawiskach nie ma nawet ładnych łazienek, podstawowej, funkcjonalnej rzeczy dla dzieci, o czym rozmawiamy. Będziemy się dzisiaj przepychać, czy szkołę w Dzierzmi zamknąć, czy nie. To nie jest przepychanka, szanowni państwo. To tylko jest takie wprowadzenie, że ja jestem zwolennikiem zamknięcia co najmniej dwóch szkół. I tego nie ukrywałem i nie ukrywam. Ja się nie chowam głowy w piasek, bo ja jestem gotowy iść tłumaczyć każdemu, w każdej społeczności, czy to, przepraszam, w Jurcu, proszę nie brać tego pod uwagę, jak wymienia, bo tam jest, czy w Budkach, czy tego. Trzeba tylko rozmawiać i dać alternatywy do tego, że jakieś zastępstwo trzeba zrobić. Coś, bo w poprzednich latach zostały zamykane szkoły w taki sposób, gdzie za przeproszeniem poszły te pieniądze w inne rzeczy, nie w oświatę. Poszli na łatanie dziur, na jakieś boczne sprawy, na drogi na przykład, a pieniądze zaoszczędzone z każdej szkoły powinny iść w oświatę. Wyposażenie następnych szkół. I to jest najgorszy dylemat. Dzisiejszej nawet sprawy. Dziękuję bardzo.